Józek! Pchaj ten wózek! Coś ty tam znalazł! Jaruś, Franuś się fajny zrobił. Taki koźlaczek. Patrzcie, ile was tu dzisiaj znowu jest. Nie mam już nic więcej. Wszystko co było, to się skończyło. Okej, witam państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu kurde gumiaki, bo tam było cisko jak nie wiem co. Dlatego wypuszczamy tych naszych ptasich towarzyszy tutaj. Wjeżdża fasolka po bretońsku. Nie wiem co będzie pod spodem. Wyłaniają się jakieś pomidory, buraczki. Dobra, jakaś tam szyneczka, coś. Trochę chlebka. Okej. To trzeba będzie jeszcze im przyprawić ziarenkami smaku. Maciuś już tutaj wynajduje coś, co? Czy masz pełną dupkę? Maciuś jajecznicę rano jadł, także on może już jest najedzony, nie? Dobra, takim to tutaj oproszymy, żeby ich zachęcić. One są bardzo za pszenicą. Bo pszenica w ich diecie to jest tylko dodatek, wiecie o co chodzi? Tak, to głównie na tych warzywkach bazują, gotowanych mięsach i tak dalej. Dobra, resztę w tym wiadereczku zostawię, bo będę im sypał później tam w te liście od orzecha. No i dobra, słuchaj, ta kilka jabłek, kilka gruszek. Jeszcze tutaj ulokujemy, przyozdobimy im, żeby ta poniedziałkowa wyżerka też jakoś tu wyglądała i żeby za dużo od tej niedzielnej nie odbiegała, nie? Chociaż dzisiaj mamy tylko jedno wiadro smaczków. Dobra, aha, jeszcze woda. Zimna woda sił wam doda. No i tyle, słuchajcie. Idziemy je wypuszczać. Dobra, wyłazić. Zakumacie gdzie biec, czy nie? No może z wczoraj wam się skojarzy, co? A kurde, tak nie do końca łapiecie o co chodzi. Ale kaczki za kaczkami pójdą. Dobra, dali. Niektóre jednostki preferują oczywiście tam w tym błocie, nie? Dobra, ale my pójdziemy tu i ich tu trochę zachęcimy jeszcze. O! Teraz dopiero widzą te gadziny cholerne pozostałe, że zmieniliśmy podwórko. Nie będziemy w tym błocisku tam kurde walczyć. Słyszę małe koźlęta od Matyldy płaczą. Nie wiadomo za czym. Chyba słyszą, że pszenica jest. One lubią sobie skubać te ziarenka. Dobra. Tyle wam powinno na razie wystarczyć. Maciusiek. Maciusiek. Ty ostatnio się zrobiłeś taki leżący. Taki leluś po prostu. Leżysz. Wiecznie jesteś na wakacjach, tak? Oblizujesz nosek, trochę się zdenerwowałeś, że cię podniosłem. Ale chciałem ci tu pokazać. Zobacz na przykład, nie? Jak ta kaczka bebno. Jadłbyś z takim przy jednym stole? Hej, chyba nie za bardzo, co? Ja bym chyba też nie chciał. Gęgawy, koguty, indory. Ludzie, kochani, wszystko tu jest. Maćko. Ty jesteś cały w szoku, nie? Chociaż praktycznie wychowałeś się z tymi gałganami pierzastymi. Nóżka twoja coraz lepiej.
Dobra. One niech tu wyżerają. Za chwilę pójdziemy jeszcze do kóz zobaczyć, co tam słychać, bo pierwszą noc były wszystkie razem na wolności, a nie w pojedynczych zagrodach. Chodźcie jeszcze tu, trochę wam zaproponuję tej pszenicy, bo tam idziecie gdzieś już do tych liści, przyzwyczajone, że ja im tam w tych liściach pod orzechem sypię. A dlatego im tam sypię, bo tam pod tymi liściami lubią się chować jakieś różne robaczki, wiecie, o co chodzi? A to jest dodatkowe źródło witamin, białka i różnych nie wiadomo jakich specyfików. Bo owady to są normalnie chyba kosmici, nie? Moim zdaniem. To ma tam jakieś takie receptory, kurde. Wytwarza to nie wiadomo jakie związki chemiczne w tych swoich ciałach, że niektóre świecą. Niektóre czują kolory i widzą smaki, nie? Tak słyszałem, no co mam wam powiedzieć. Dobra, paszczaki. A ja żem w ogóle włączył tą kamerę? Dobrze wiedzieć, że żem tej kamery nie włączył. Ludzie kochani. Dobra, tu wam trzeba przewieczyć. Trochę w tym kurniku. Sprawiedliwości wpuścić. Dobra, fajno jest. Aha, tu są jeszcze przecież kuraki. Dwa chyba tylko na noc tu wlazły. No. Bym o was zapomniał i co by się tam... Pająki jadły chyba. Maciuś normalnie, on się nauczył leżeć. On wszędzie dupę uwali, się położy. No. Chłopcze kochany, dobrze, żeś w tym bocisku się nie położył. Co z tobą jest? Ty się zrobiłeś normalnie taki kotek kanapowy. Ojeju, jeju. Widzicie? Kaczki się buraków nażarły. Ile minęło? Kilka minut. I już taka woda. To jest jeszcze fajnie, bo się zrobiła z tego zupa buraczkowa. Ale jak kaczka bebla i ślundra, kurde, tym dziobem w błocie, nie? To tu się robi zupa jaka? Błotna, nie? I później kury muszą się tego napić. I takie... Piane później stoją. Nie za bardzo jest kogo nagrywać. Wszyscy dookoła gdzieś tu łażą. Całe podwórko patrzą zdominować. Tu się teraz kłócą o gruszkę. Pterodaktyle pierzaste. Dużo kur widziałem zmienia opierzenie. Te szyje takie gołe, kurde, jakieś. Ty to jeszcze w miarę tu wyglądasz, nie? Normalnie, a niektóre? Ta Aldona to całkiem, kurde, jakaś dziwna, jakby ją wyprali normalnie. No ty gdzie z tym dziobem tu, dziobaku, przyszedłeś? A tak sobie zapodajesz te fasolki, tak? Jedna, druga, no. Wrzucasz sobie do tego dzioba. No ty, kurde, coś tu przylazła. Świgasz do tego dzioba i tam... Co? Połykasz, nie? To żebyś mi się nie udławił. Już syczysz. Już ci tam wleciało w niemiecką dziurkę? Genia! Ty jesteś Genia czy Marzena? Idź no, kurna, stąd. Patrz, nikt teraz nie przyjdzie. Ja żem prawie usiadł na koryto. Tam pokazuje tą indyszkę. O, ładny przyszedł Józek, nasz kogucik. No, to jest jeden tutaj z wozirei tego podwórka. Coś mnie tam, kurna, dziobie po dupie. Kaczka, tylko żebyś mi tam... Ej, za dużo nie chwyciła. Józek, pchaj ten wózek. Coś ty tam znalazł. Sera? Gdzieś tu dziurę zrobił, tam jakieś białe w środku jest. Ser twarogowy. Ty lubisz, nie? Dobra, fajno. I te indyczki. Ta jedna, ta ruda tam z tyłu. Na lewym policzku ma taką kulkę. To jest jakieś zapalenie, słuchajcie, górnych dróg oddechowych. Mam na to płyn. Linkoseptin, czy jakoś tak. Nie chcę was wprowadzać w błąd, bo ja teraz nie pamiętam, ale mam coś i tam będziemy jej to leczyć, bo ona już to ma chyba tydzień czasu. Gośka, teraz ty mnie żeś tu od tyłu zaszła. O ty zaraza jedna, czekaj no. Tu cię trochę wpuszczę. Szarżuj tam, dziewczyno. No,
Cieszysz się ogonkiem, Merdosz, nie? Merdosz tym ogonkiem, czy nie? No, fajnie. Fajnie, że ci się podoba, ale tu już masz pusto, wiesz? Byś musiała się trochę przestawić, kurna, w lewo, nie? W moje lewo, w twoje prawo. Tu się zaczynają te sosiki. No tam jest przede wszystkim fasolka, wiesz? A fasola to jest bardzo fajne źródło białka. Czy bierzesz na masie, dziewczyno, i na zimę będziesz mogła na śniegu spać. No i nie wiem. Ale ty masz tego dzioba. Pamiętam, jak żeś mnie użarła. Jak żeś na jajach siedziała. Chciałem, no tak, tak było. Chciałem ci sprawdzić, czy jaja są zalężone. To żeś mnie, kurna, tak siadła w palce, żeś pal... tego, że jest skórę ściągła prawie. No, Sandra i Wanda. Świeżba masz na głowie. Nie dość, że jesteś podziobana, to masz świeżba na głowie. Dzisiaj kupiłem płyn i będę cię pędzlem malował, dobra? Jak ty wyglądasz? Chociaż to później, kurna, rozsiewać po innych. I pijecie tą breję. Dobrze, że to chociaż jest z buraków, a nie z błociska. I wyjazd do siebie, tam do przodu, trawę żreć, aliwederci. Oj, kurde, bałaganiarze, idź no Teresa z tą trwałą zrobioną na lakier, bo... Dobra, słuchajcie, nastał czas na tą rogatą ekipę. Wy mnie już tu słyszycie, że ja idę, nie? Mam dla was parę smaczków. No pomidorki i trochę chlebka, ale chodźcie, tam pójdziemy. Zrobimy pokaz. Tutaj. Tu muszę iść naokoło. Po tych ścieżkach, żeby trawy nie podeptać. Dalej. Wszyscy się tu ustawiać. Gdzie wy jesteście? Jak będziemy to pokazywać? Najpierw... Kurde, czekajcie. Najpierw pomidorki. Proszę bardzo. Najpierw koń. Bo ta Gosia to jest normalnie koń. Tylko taki trochę inny, nie? Twój ojciec to był koń chyba, co? Że się taka wielka jest. Dobra, Renatka. Każdy po blubce, to pyszczka. Babcia Grażynka oczywiście jest dwa kroki do tyłu ze wszystkimi. Maryśka. Dobrze. Matyldzia. Nie wszyscy chcą, bo tu teraz mają pod dostawą, kurde, świeżej trawy. I siana. Jeszcze dynie widzę niezeżartą. Od środka. Od środka, od wczoraj. Ej, co ja gadam, niekiedy myślę o czymś innym, a co innego gadam. No ale Matylda, no weź. No! Jaruś, wciągaj. Kurde, dobra, nie, to nie. Na tą Gochę jedynie można liczyć. Ej, prawie żeś wyszarpła z ręką całą. I zostaw mi tą Renatę, żeś jej, kurna, uderzyła w buzię. Czepiecie? Za to ona dostała sama teraz pomidora. Jaruś, Franuś się fajny zrobił. Taki koźlaczek. Dobra, Maryśka biedna, co nigdy nie może dosięgnąć. Masz. Ej, nie ustawiaj ich tu po kątach, kurna, bo będziesz zamknięta albo uwiązana. Jasny gwint. Franuś, to ty tak śmierdzisz? Czy Jaruś? Dobra. Dalej żryjcie to, kurde. Niektórym tak sypnę, bo widzisz, nie chcą z ręki jeść, to może se podniosą. Masz, Franula, Jarula, Gosiula i Marysiula. Zostawcie jej, o. Ale nie gryź mnie po paluchach. Daj. O. Widzieliście? Tam babcia Grażynka sobie podniosła z ziemi. Bo ona niekoniecznie jest za tym, żeby jeść z ręki. Masz, Gosia, tylko popraw mi się, kurde, następnym razem, bo ci mówię. Dalej, Jaruś. Dobra. I teraz ty. I ta malutka buźka jeszcze. No. Jestem normalnie oblężony przez kozy.
A ciekawe, co teraz się będzie działo, jak ja wam tego chleba tu dam. Już to widzę. Jaruś, chodź. Masz. Patrz, każdy chleba chce. Nawet babcia Grażyna bierze z ręki. Chleb to jest dla nich normalnie afrodyzjak. Oni nie potrafią się powstrzymać po tym. Po tym i przed tym. Maryśka biedna. Bierz i uciekaj. Dali. Tylko mnie w małego nie ugryź. A ty, kurde, przestań. Dzikusie ją klepać. Masz, malusia. Ja wam muszę częściej dawać chlebek, ale muszę go suszyć. Słuchajcie, nie bierzcie ze mnie przykładu. W tym momencie nie dawajcie za często kozom świeżego chleba. To znaczy, ten jest czerstwy, ale i tak lepiej, jakby był suchy. Dobrze, Jaruś? Powiedziałem? Tobie wszystko jedno, nie? A później będziesz pierdział i zgagę miał. Patrzcie, ile was tu dzisiaj znowu jest. Nie mam już nic więcej. Wszystko, co było, to się skończyło. Ludzie kochani. A pokaż, no jak ty tu funkcjonujesz w tej izbie. Słuchajcie, tu jest jeden rozgardiarz, bo Jaruś rozwalił te wszystkie tu, kurde, baloty. Tu miała być stajenka dla nich, ale póki co to nie będę robił stajenki. Pomyślę jeszcze, co tu będzie, z tego względu, że one mają cały teren dla siebie i każda koza może sobie schować się, gdzie ma tylko ochotę, czy to będzie tutaj, czy to będzie tam, gdzie chodziła Gosia z Franusiem, z Jarusiem, czy tam z tyłu tych dwóch brązowych. Także pomyślimy, zobaczymy. Nie pali się i się nie spieszy, nie? Dobra, drodzy państwo, stwory na żartę. Tymczasem Franuś, czas na gospodarza. Gospodarz idzie coś zjeść. Let's go. No malusi kiciuś, no. Taki naprawdę malutki, że... Ojeju. Chcesz mleczka ze strzykawki? Co? Jak byłeś maluśki, nie? To my cię odratowali z psiej budy. Matka cię tam porzuciła i żeś pił ze strzykawki. Pamiętasz te czasy? Leży jak taki, kurde. Łańcuch na gnoju! Dobra, słuchajcie, ja wam chciałem pokazać. Wino z mini kiwi robię. Fajny kolorek nabiera. Ale ono jest tutaj dopiero, kurczę, od kiedy? Od 10 września. Ładnie sobie pracuje. Muszyska jakieś naleciały do tej rurki, no ale dobrze, po to jest woda, żeby one właśnie w tą wodę wlatywały. Zobaczymy, co z tego będzie za jakiś czas. Aha, ja wam chciałem jeszcze pokazać te gęgawy i kaczeńce. Kury też mają dostęp do podwórka z przodu, żeby po prostu w tym błocisku tam nie grząź. Tutaj mają trochę trawy, tam co prawda teraz jej nie widzicie, bo ta trawa jest z przodu tam, za tymi krzewami. Tu już niestety wszystko wyrąbały, no ale mają taką możliwość, także nie są skazane na beblanie we wodzie, bo tam jak kurde popada, to te wszystkie warstwy ziemi, jedna na drugiej, nie wchłaniają po prostu tej wody, a tutaj jest czysta ziemia i woda elegancko sobie przez nią przechodzi i nie ma żadnych kałuż i tak dalej. Dobra, wszyscy się nażarli, to chyba wypadałoby, żeby gospodarz też zaspokoił swój głód, bo te już flamingi tam leżą z tymi pełnymi dupami, już nawet ujść nie mogą. Słuchajcie, dzisiaj na obiad dwa schabowe, buraczki zasmażane z cebulką, takie ziemniaczki duszone z masełkiem, z cebulką smażoną, z pietruszką. Słuchajcie, porcja adekwatna, jak na takiego misia jak ja. No i tyle. Ktoś mi tu ryczy pod nogami? A nie, wydawało mi się. Nie. Ta buźka tu w krzakach lofruje. Dobra, ja idę jeść i za chwilę wam pokażę, czy ja w ogóle pokonałem taką porcję. Buźka, chodź. Przepraszam cię, że tylko tyle ci zostawiłem, ale ja już naprawdę nie mogę. Daj. I te buraczki też masz zjeść. Chodź na to. Zobacz, one już cię okrążyły. Buźka. Boże, co tam masz? O, chodź tutaj. Chodź lepiej tu. Ja ci mówię. Ja wiem, że cię świat ciekawi, bo ty żeś całe dzieciństwo była w domu,
Petera, ani nie chcę już do niego wracać. Chodź, kić, kić. Tu masz mięcho, ty kurde dziewucho. Dalej, pełną dupę masz? Ej, pełną dupę masz, tak? Dobra, poczekaj, przyjdą inne koty i ci zjedzą, bo tu bezdomniaki przyłażą. Buźka jednak nic nie zjadła. Tu przyszła na te jaja. Pilnować tych jaj, tak? Ile tam ich zostało po wstępnej selekcji? Około 30 jaj. Za 4 dni się klują. Buźka, powiedz. I słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Standardowo zostawcie łapeczkę, subskrypcję. Ja wiem, że można na was liczyć. No i widzimy się jutro o godzinie 19:00. Siema.